Dwunastoletni Magnus Carlsen potrafił totalnie niszczyć swoich przeciwników w szachy. W tej pozycji jego oponent zagrał ruch h żeby tego skoczka wygonić, natomiast Magnus Carlsen wcale nie chciał tym skoczkiem wracać. Zdecydował się, że w tym momencie poświęci Hetmana na A7. I okazuje się, że czarne nie mogą nic z tym zrobić, ponieważ jeżeli nastąpi bicie, no to tutaj wieża C8, Hetman D8, bicie, bicie, skoczek F7, skoczek zbije tę wieżę i Magnus Carlsen zostanie z figurą więcej. Dlatego jego przeciwnik starał się być trochę bardziej sprytny i stwierdził, spoko, odejdę sobie wieżą, co złego może się stać. Natomiast Magnus Carlsen po raz drugi zdecydował się poświęcić tego hetmana i okazuje się, że po biciu wieża C8, król D7, wieża H8, jeśli nastąpi bicie, wieża zbije tego skoczka, biały mają dwie wieże i gońca w zamian za hetmana i Magnus Carlsen mając 12 lat na spokojnie tę partię wygrał.